Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to jest kolejny odcinek kariery Cheltenham, kariery, w której zakończyło się zimowe okienko transferowe, ale w której transfery się nie kończą, bo mamy tutaj bardzo dużo zadań, których musimy się podjąć, ale na samym początku zadanie dla Was to zostawienie łapki w górę i subskrypcji na tym kanale, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i co? To co najważniejsze, trzeba teraz oddzielić ziarna od plew. Plew akurat mamy tu wyjątkowo mało, ponieważ Liam Brim i Craig Crowe wyglądają na naprawdę gości, którzy będą w stanie stanowić o sile naszego zespołu w najbliższych sezonach. Oczywiście do tego będą potrzebne treningi, do tego będzie potrzebna ciężka praca nad nimi, której ja się oczywiście nie boję w tej karierze i której się oczywiście podejmę. Tak więc tych dwóch zawodników bierzemy sobie do klubu. A jeśli chodzi o Henry'ego Lewisa, jego także bierzemy do drużyny seniorskiej, ale niestety dla niego nie bierzemy go z powodu sympatii i nadziei z nim związanych, a bierzemy go po prostu po to, żeby go sprzedać, bo wartość tego piłkarza jest całkiem przyzwoita i tutaj no co mogę powiedzieć, jakby podchodzimy do tego bardzo pragmatycznie. Skoro mamy typa, który jest młody, możemy go sprzedać, to po prostu zróbmy. Tak więc Henry Lewis, z całym szacunkiem, dodaj do listy transferowej. Do listy transferowej dodamy także jeszcze jednego piłkarza, gościa, którego w tym klubie mamy od dwóch sezonów, tak mi się wydaje, ściągnięty z Liverpoolu do naszej drużyny, Yasser Lawrochi. Fantastyczny zawodnik, dał nam wiele, ale my chcemy się z nim pożegnać, z tego powodu, że sami zobaczcie, jego wartość wzrosła o 200%, naprawdę, i możemy na nim zarobić bardzo dużo pieniędzy, no i chcemy być, no nie oszukujmy się, dobrze działającym przedsiębiorstwem, jest to dla nas istotne, więc jeżeli możemy gdzieś zarobić pieniądze, no to musimy to zrobić. I tak jest w przypadku właśnie algierskiego piłkarza. Dodajemy go do listy transferowej. Musimy zawodnikowi tylko przedstawić to, że to nie znaczy, że on się żegna z podstawową jedenastką, że w jakikolwiek sposób chcemy się go teraz pozbywać z rotacji i tak dalej. Po prostu, jak zaraz zobaczycie w samej rozmowie z piłkarzem, musimy mu powiedzieć, że po prostu sprawdzamy możliwości, bo taka jest prawda i sprawdzamy możliwości, zobaczymy jak to będzie. Cieszę się, że się rozumiemy, Henry Lewis, nie ma problemu. I co? Robimy dalej, słuchajcie. Doszło do wystawienia na sprzedaż, to dojdzie także do zakupu. Jakby jestem zdecydowany na ten ruch we francuskim kierunku. Ait Nouri to jest piłkarz, którego musimy kupić. Słuchajcie, 2 250 000 to nie są pieniądze za tego piłkarza z Francji. Jakby obchodzimy tutaj klub i robimy im strasznego psikusa, ponieważ na tym piłkarzu oni spokojnie mogli zarobić dużo większe pieniądze. I spójrzcie tylko, jakby jak to jest, jakby, no, jaka to jest różnica. Ait Nouri będzie kupiony za 2 miliony, a Lawrochiego jesteśmy w stanie sprzedać za około 9, czyli 7 milionów do przodu. To jest naprawdę coś fantastycznego. 5 lat, bo oczywiście wiążemy przyszłość z tym francuskim lewym obrońcą. Nie chciałbym, żeby miał klauzulę odstępnego. Fajnie, że jego agent także się na to zgadza. 12 tysięcy zarabia tutaj. Zaproponujmy mu 14. No i dobrze, i bez w ogóle problemów ściągamy zawodnika, który fantastycznie będzie pasował, myślę, do naszego zespołu. Przyjdzie on razem z Asmirem Begowiczem. Różnica wieku tych piłkarzy jest naprawdę spora. No i co mogę powiedzieć, w zasadzie Begowicz, jakby trochę się postarał, to mógłby być ojcem Nouriego, nie żeby to, wiecie, było zdrowe, ale mógłby być. Tak więc słuchajcie, pod tym względem jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. No i teraz tak naprawdę trzeba zrobić jeszcze jedną transferową rzecz, która jest dla nas bardzo istotna, mianowicie globalna sieć transferowa i wytyczne dla naszych skautów. Usuwamy wytyczną dla lewego obrońcy, ponieważ lewych obrońców nie szukamy w tym momencie. Potrzebujemy za to prawych defensorów. To jest dla nas naprawdę istotne. Zobaczmy więc, jakie są... Zobaczmy, jak wyglądają te wytyczne. Edytuj wytyczną. I co my tutaj mamy? Wiek 16-20, atrybuty obiecujący, prawy obrońca. Tylko że wiecie co? W zasadzie obiecujący to mnie już za bardzo nie interesuje. Znaczy interesuje mnie, ale potrzebujemy... Kurczę. No dobra, zostawmy go sobie i zostawmy sobie to obiecujące i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy znalezionych paru zawodników oczywiście przez tą wytyczną. Mamy raport skauta, ale nie mamy tutaj żadnych informacji na temat tych zawodników, czy oni są jacyś obiecujący na przyszłość i tak dalej, więc nic w zasadzie o nich tutaj
Nic w zasadzie o nich nie wiem, bo są tylko raporty skauta. Czy tutaj mamy jakiś ten raport skauta? A, tu możemy jeszcze zobaczyć te raporty. Dobra, więc zobaczmy obrońców. Czy tutaj mamy znalezionego jakiegoś fajnego prawego obrońcy? Jest oczywiście ten Zegre, który wygląda fantastycznie, no ale jakby tutaj nasze drogi się już rozminęły. Czy tu jest jakiś ciekawy prawy obrońca? Tutaj nie, sami lewi są z tego co widzę. Dopiero tu jest prawy. Ten Victor Gomez jest on dla nas oczywiście dosyć taką pewną ścieżką, ale przyznam szczerze, ja do końca nie jestem przekonany co do niego i jakby jakoś nie jestem nastawiony do tego transferu mega, wiecie, mega pozytywnie. No dobra, zobaczymy, no niech nam poszuka tych zawodników, tylko tak, ty jesteś w dziadowskiej lidze trochę, wiesz co? Ja tutaj chciałbym jednak, żebyś ty mi poszedł do Premier League, bo fajnie by było właśnie w Anglii, żebyś ty się tutaj przeniósł. Ty jesteś we Francji, dobrze. I ty jesteś we Bundes i dobrze. Tego skauta mamy dostępnego, ale wiecie co, mamy teraz dużo pieniędzy, jesteśmy w stanie zatrudnić skauta takiego, który naprawdę nam tutaj będzie. Tylko czy 3 miliony ja chcę na to wydawać? 2 miliony mamy dla Szweda. A nie do końca z tego aż tak bardzo nie korzystam, więc weźmy sobie Koksa, wyślijmy w takim razie do Holandii. Jeszcze chciałem, żebyśmy tutaj sprawdzili ten rynek, bo tam prawie obrońcy są często w cenie i są naprawdę dobrzy, więc okej, mamy to zrobione. No i nic, no i teraz słuchajcie, wracamy do tej naszej rutyny sezonowej, ponieważ jakby to jest dla nas, czekajcie, bo nikogo więcej nie znajdzie nam scout tam. Więc fajnie, gdyby się przeniósł do jakiejś dużej ligi, więc poszukajmy sobie w Hiszpanii. Więc wracamy do tej naszej rutyny sezonowej, bo musimy poszukać, znaczy musimy po prostu teraz ten zespół prowadzić tak dobrze, jak to robiliśmy do tej pory. Bo te tory rzeczywiście prowadzą nas w odpowiednim kierunku, jak to pokazuje cały sezon. No i nie przegapiać treningów, to jest w tym momencie dla mnie najważniejsze zadanie, żebyśmy tutaj pamiętali o tym, żeby tych naszych zawodników cały czas rozwijać. Gramy z Norwich, ja wiem, że była konferencja prasowa, ale sami słyszycie po tym, co mówię. Wygrywanie spotkań wcale nie jest dla mnie w tym momencie priorytetem. No zresztą sam ruch z poprzedniego odcinka, więc sprzedaż Sessegnona, no pokazuje tylko... Pokazuje tylko, że tutaj patrzymy na to w troszkę inny sposób, że to jest sezon z trochę innymi priorytetami. Luis, fantastycznie, ale wiecie co? A nie, dajecie powyżej jego, dajecie powyżej wartości. No i proszę bardzo, Colchester dla takiego piłkarza jak Henry jest na pewno znakomitym miejscem, żeby się udać. No bo to jest klub o półkę albo już dwie półki niżej niż my. No więc tutaj w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. Teraz tak, bo wydaje mi się, że Maguire'a możemy już wyrzucić z treningów. Ten Barboza będzie się też rozwijał poprzez granie, więc jakby tutaj powinniśmy się na tym skupić. I teraz kto z was ma największy potencjał? Ciebie już mocno trenowałem, panie Cooper. Więc tak, każdy z nich będzie trenowany w tym sezonie i po prostu w pewnym momencie będziemy musieli dokonać oceny tego, który z nich zostanie u nas. Więc Henry Breen dostajesz trudne. Potem Barboza wypadnie stąd i wypadnie stąd Dembele i w sumie Collins wypadnie niedługo, bo Collinsa też jedziemy do 75, bo potem musimy się skupić na tych skrzydłach, okej. Więc za niedługo tutaj będziemy mieli samych ofensywnych zawodników, ale to nie jest problem, no bo te skrzydła też musimy rozwinąć. Jeśli mam ich nie kupować, jeżeli ja nie chcę ich kupować, no to musimy zwyczajnie je sobie tutaj porozwijać. Więc wygląda to naprawdę wszystko bardzo przyzwoicie. Gram teraz z Blackburn Rovers, a potem czas na spotkanie z liderem tabeli Crystal Palace, czyli naprawdę to będzie potężne starcie. Poszukaj nam obrońcy w Szkocji w takim razie, że w Niemczech się nie znalazł żaden obiecujący prawo obrońca. Ja coś chyba robię źle, tylko do końca nie wiem co. Dobra, słuchajcie, gram teraz z Blackburn. Trzy porażki z rzędu naszych rywali. Myślę, że tutaj czeka nas dosyć łatwe zwycięstwo. Tak też się dzieje, strzela Gerrard, strzela Maguire, strzela Heskett, więc wygląda to bardzo dobrze. Nie strzela Dembele i rzadko możemy liczyć w ogóle na naszego zawodnika, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. A zobaczcie, Lauroci ma przejść do Sparty Braga. Nie, do Bragi, Boże, nie Sparty. Ja się zgadzam na to, ja się na to zgadzam. Ja tutaj nie mam zamiaru z nimi nawet rozmawiać, bo to jest bardzo wysoka oferta. A sami widzicie, to jest to, co ja mówiłem. Ja go sprzedaję za 11,5 miliona, a tego Francuza kupiłem za 2,5 miliona. Więc naprawdę tutaj, no nie chwaląc się, uważam, że to jest wzorowe.
wzorowe zarządzanie, Luiz został sprzedany, Broom ma oczekiwania, więc mamy go wypożyczyć, przecież on jest na liście wypożyczenia, no nie moja wina, że się nikt po niego nie zgłasza w tym momencie, no jakby robię co mogę, ostatnio jestem w całkiem niezłej formie, mówi Bogusz, i ja chcę go wprowadzić, bo ja jakby i tak myślałem o tym, że warto by było Polakowi znowu dać szansę, no bo też trochę nie fair byłoby wyrzucanie go ze składu, mimo że grał fantastycznie, no ale przede wszystkim tutaj musimy pomyśleć o zmianach, przede wszystkim w środku znajdzie się tutaj Hughes, z lewej strony wyjdzie Lopez Huesca, prawa to będzie Barboża, bo no nie ma innej opcji troszeczkę, damy zagrać oczywiście wspomnianemu wcześniej Boguszowi. Chyba to wszystko, znaczy możemy dać Frasera z lewej strony. Hesket niech sobie wystąpi. No ja w tym spotkaniu, mimo że gramy u siebie, czuję, że dostaniemy po pupie strasznie, bo dyspozycja Crystal Palace, tak jak patrzyliśmy w tabeli, jest po prostu brutalna. No zobaczcie na to, 91 oczek, więc oni idą po stówę w naprawdę mocnej europejskiej lidze, bo taką właśnie jest Championship, więc tutaj, no zobaczcie, zwycięstwa 3-1, 3-0, 2-1, więc czuję, że tutaj dostaniemy srogo. No i tak też się dzieje, jakby no też ich skład pokazuje, że tutaj no trochę nie mamy z czym handlować, ale w tym sezonie w ogóle jakby nas to nie boli, nie? Więc to jest też to, o czym mówiłem. Wiem, że przeciwko Królubowi Crystal Palace nie poszło mi najlepiej, mówi to Bogusz. Ja doceniam taką samokrytykę, ale też niech się nie zamartwia, no bo jednak jak dostajemy 3 w plecach, to nie będzie to głównie wina środkowego podmiotnika ofensywnego, prawda? Dobra, tak więc słuchajcie, no czas na kolejne treningi, czas na stały rozwój tych naszych zawodników. Mam nadzieję, że zaraz będziemy, o właśnie, Barboza Ferreira jest zawodnikiem, z którym możemy się już tutaj pożegnać, bo przyznam szczerze, ja już raczej nie sądzę, że powinniśmy go rozwijać do tych 75. Jeśli będzie taka potrzeba w dalszych częściach tej kariery, to oczywiście wrócimy do niego w tym rozwoju, ale wydaje mi się, że w tym momencie nie powinniśmy aż tyle czasu mu poświęcać i zająć się tym, co jest dla nas istotniejsze. Słuchajcie, my jako menadżer bezpośrednio, jakby do naszego budżetu, zarabiamy na całej tej wymianie 5? Tak, 5500, czy się mylę? 5,5, chyba się nie mylę, albo się mylę? Nie mylę się, chyba 5500, ponieważ płacimy 2,5, ósemka wpada do nas, więc naprawdę fajnie to wyszło. A tutaj coś czuję, że mamy, no nie, niestety nie mamy do czynienia z talentem. Tu możliwe, że mamy do czynienia z kimś przyzwoitym. Weźmy sobie Hugh Wilsona, słuchajcie, no jakby nic nie tracimy, biorąc tych zawodników, poszerzamy sobie ławkę, a może oni sami też, wiecie, będą się jakkolwiek rozwijali bez naszej większej pomocy. Możemy wrócić oczywiście też do podstawowego składu tutaj. Lauroci się pojawi, z lewej strony zobaczymy Dembele, Bogusz, okej. Dobra, nie jest źle, możemy grać w takim razie w kolejnym spotkaniu. Chciałbym zmienić Wilsona na tego goalkeepera, którego mamy wypożyczonego do naszego klubu, ale to byłby też sygnał dla naszego bramkarza, że jednak po tej trójce troszkę może mu nie ufamy, więc niech wyjdzie na West Brom. Potem zobaczymy, jak będzie radził sobie dalej. Z West Bromem wygrywamy, a poza tym zmiana bramkarza nadchodzi szybciej, niż bym tego chciał, ponieważ kolejna kontuzja Wilsona, i to jest duży problem tego piłkarza, że naprawdę często wypada on nam przez urazy. Aczkolwiek nie jego winą jest to, że doznał wstrząśnienia mózgu, raczej nie jest to wynik podatności na jakieś urazy mięśniowe, tylko no, ktoś go musiał solidnie skopać tam. Dobra, tak więc co mogę wam powiedzieć dalej? Tutaj mamy to zrobione, więc teraz szukamy kolejnych pomocników, na których powinniśmy się skupić, jeśli chodzi o rozwój, bo teraz jakby bawimy się w tą selekcję skrzydeł, prawda? I próbujemy jak najszybciej zobaczyć, który z tych naszych skrzydłowych powinien tutaj zostać. Więc mamy Brina, mamy Bakera, Barboza Ferreira może zwolnić nam kolejny slot, więc w tym momencie wskoczy sobie tutaj Cooper, więc oni wszyscy będą mieli po jednym treningu. Najlepiej by było, gdyby wszyscy mieli po jednym takim samym treningu, i nie wiem, czy tak się zaraz nie skończy. Jak skończy się tych dwóch zawodników, to wtedy będziemy ustawiali tamtych, żeby mieli takie treningi jak powinni. Dostanie dopuszczony też Bogusz tutaj do trenowania, no bo fajnie, żeby Polak też bił jak najszybciej wysoką ocenę ogólną, no bo w innym wypadku będziemy musieli szukać innego
rozgrywającego. Jesteśmy teraz gotowi na mecz Sheffield Wednesday. Tam dojdzie tylko jedna drobna zmiana, a mianowicie powinniśmy naszego bramkarza zmienić sobie, bo Wilson, no po tym urazie jeszcze jest nie w pełni sił, nie ma co ryzykować, słuchajcie, tutaj zdrowiem zawodnika. Z lewej strony zagra sobie tym razem Lopez Huesca. Tutaj zobaczymy sobie też Collinsa, ale podwiesimy tym razem Gerrarda. No i co? Tak sobie to wygląda. Powoli się to życie toczy w tej karierze. Jakby no takie sezony też są bardzo potrzebne, bo one z perspektywy okazują się być tymi niezwykle istotnymi, bo przypominam, że w lidze niżej tak samo byliśmy w takim miejscu, że po prostu nie awansowaliśmy, wtedy odpadliśmy w barażach. I to był sezon, który właśnie był takim sezonem jak ten, że dał nam czas, bo po kolejnym weszliśmy, słuchajcie, przecież bez problemu, zdobywając wyżej 100 punktów, deklasując ligę, więc naprawdę nie mówię, że tak będzie w Championship, tutaj walka o awans będzie naprawdę piekielnie trudna, ale jakby to, że ten i następny sezon dają nam dużo czasu na rozwinięcie swoich zawodników, sprawia, że gdybyśmy do tej Premier League awansowali, to naprawdę nie będzie strachu o to, że będzie wstyd. Nie mówię o to, że się utrzymamy na pewno. Byłby to chyba pierwszy raz, kiedy bym spadł z ligi w karierze, ale na pewno byłoby to naprawdę ułatwione, gdybyśmy tego czasu troszeczkę mieli. Nie znajdzie nam scout nikogo więcej w Szkocji. No to co, może Danii? No dobra, zobaczmy, kogo będziemy mieli tam w tej Danii. No a my w takim razie, słuchajcie, lecimy sobie dalej. Gram teraz ze Swansea, jedziemy do Walii. Zobaczmy, jakie czeka nas spotkanie. Bogusz drugi mecz z rzędu będzie na ławce, więc na kolejne spotkania jego i Lauroczego wpuścimy. Fajnie, że remisujemy. No też nie dostajemy, słuchajcie, jakby sygnału, dla którego, przez który Bogusz mógłby pojawić się w podstawowym składzie. No bo jednak spójrzmy na to, że że Gerrard strzela, ale na szczęście Collins dostał czerwoną, więc w wyniku tych wszystkich roszad tutaj Polak, tym razem nie z ławki, od pierwszej minuty będzie mógł się pojawić w składzie. Lewą obronę zajmie sobie z powrotem Lauroci. Chcę nim grać, słuchajcie, bo ja jakby chcę być fair w stosunku do tego zawodnika. To jest nasza decyzja biznesowa, że on z tym klubem się żegna, ale broń Boże, nie chcę, żebyśmy tutaj doprowadzali do sytuacji, w której ten gościu teraz będzie posadzony, i bo byłoby to zwyczajnie chamskie, bo to sami my go wystawiamy na sprzedaż, a to nie on krzyczał, że chce odejść czy coś w tym stylu. Okej, dobrze, to wszystko się tutaj prezentuje. Zobaczmy więc, jak teraz będzie wyglądał kolejny mecz. Gramy z Leeds, ale zanim do tego dojdzie, chciałbym zobaczyć, słuchajcie, czy coś zostało znalezione przez tych naszych wybitnych scoutów. I mamy tutaj na przykład zawodnika Arsenalu. Okej. Wydaje mi się, że tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z paroma piłkarzami, na których warto przynajmniej zawiesić oko. Więc Charlie'ego Stokleya i tego Luisa musimy sobie przeobserwować, bo to są piłkarze naprawdę, którzy moim zdaniem będą tutaj mieli w sobie coś. Dajmy ich sobie też do listy transferowej, żeby mi nie uciekli. Ten niemiecki prawy obrońca wykazuje wielki potencjał, zobaczmy go sobie. Pedro Lucas. No nic, słuchajcie, no skoro są tutaj znalezieni, to ja liczę, że to są zawodnicy, na których warto tu naprawdę się spojrzeć. No piłkarz z Atletico Madryt od razu jakby wpada bardziej w oko, nie ma co się tutaj oszukiwać, no bo jednak jednak to jest stempel jakości. Brazylijczyk z Watfordu, pomyślimy. Patrzę jeszcze, czy tu może być ktoś ciekawy. Everton zwykle ma fajnych prawych obrońców. Jakby Seamus Coleman to jest też jakby taki znak, że to jest ktoś, kto, że jakby ten klub ma dobrą rękę do tych bocznych obrońców. Przede wszystkim tak samo Luka Dini przecież, znakomity defensor. No dobra, w tej Anglii mamy poznajdowanych. No nie będę ukrywał, że taki zawodnik Arsenalu byłby bardzo fajny, albo jakiś innego dużego angielskiego klubu. No bo jednak to jest przykład tego, że jakby jeżeli on tam dotarł w jakiś sposób, no to nadaje się do tego brytyjskiego systemu. I że no, my też możemy wiązać nadzieję z tym, że u nas się fajnie sprawdzi. Dobra, gramy teraz z Leeds, skład jest gotowy, skład jest fajny. Myślę, że tutaj możemy liczyć naprawdę na zwycięstwo bez większych problemów. Wygrywamy 1-0, strzela Maguire, więc naprawdę fantastycznie nam się to wszystko układa. Zobaczmy, czekajcie, co nas czeka jeszcze w biurze. Dziękuję za zaufanie.
Nie ma problemu, dobrze się spisałeś. Tam czasami chyba wchodzi z ławki po prostu Tomas, stąd jego zadowolenie. No ja oczywiście jestem zadowolony z tego, że chłopak sobie nie rości pretensji do tego, żeby więcej grać i tak dalej, bo no ja chcę, żeby on został, no bo to jest jednak nasz kapitan, jakby na to nie patrzeć. Więc fajnie, że mamy tych zawodników, jeszcze tych, jak ja to nazywam, OGs. No dobra, czeka nas teraz mecz z Derby County, więc zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Oferta prowadzenia kadry nas nie interesuje z... skąd? Z Indii, tym bardziej. W Danii jest brak talentów, zawodnicy nieobecni i więcej zawodników nie znajdziemy już w Hiszpanii. Tak więc przedzieramy się przez te ligi naprawdę błyskawicznie. Zobaczmy więc jakiegoś zawodnika w Portugalii, bo wydaje mi się, że tam może być naprawdę ciekawie. No i lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej, gramy z Derby. Tutaj wydaje mi się, że zrobimy znowu zmianę, tym razem Bowden się zmieni z Collinsem, bo jeszcze Gerrard z Collinsem z tyłu nie mieli okazji zagrać ze sobą. I zobaczymy za Garnera Hughesa i z lewej strony wystąpi sobie Lopez Huesca. Więc jak widzicie, żonglujemy troszeczkę tymi zawodnikami, teraz to jest na zasadzie tego, żeby dawać troszkę więcej minut i tak dalej, i tak dalej. Nie ustawiamy tego, broń Boże, pod rywala, no bo zwyczajnie też tego rywala nie znamy. Myślę, że w Premier League będziemy myśleli nad tym, żeby odrobinę zmieniać te formacje, żeby na przykład może wychodzić piątką defensorów na te zespoły zdecydowanie groźniejsze. No trzeba będzie się zastanowić, słuchajcie. Jak na razie jest bardzo dobrze, tak jak jest nam w tej Championship, gdzie zajmujemy miejsce szóste, co jest wybitnym wynikiem, słuchajcie, jakby... O nie! Niedobrze. My jesteśmy w barażach. To jest bardzo niedobrze. O-o. Ja wiem, że ja powinienem być zadowolony, ale to jest bardzo zła informacja. Bardzo, bardzo zła informacja. Ja teraz myślę nad tym, czy by się nie podłożyć. Bo... no to jest problem. Znaczy teraz w tym meczu może nawet nie musimy myśleć o podkładaniu się, bo jak widzicie tutaj mamy taką sytuację, że zwyczajnie wypadają nam reprezentanci, więc mamy skład przygotowany na tą okazję. Tutaj chciałbym tylko, żeby zagrał Lopez Huesca na środku obrony. Zagra Hughes. Z lewej strony zagra oczywiście Laurocci. Prawa strona w tym momencie będzie Barboza Ferreira. Garner, okej. To co, znowu bez Collinsa wyjdziemy? Nie, no Collins wyjdzie za Bowdena w tym razem, znowuż tak zrobimy, cyk, Collins tutaj, Bogusz, Heske, Dembel, okej, czyli wszystko jest gotowe, tutaj komputer sobie sam podmieni tych dwóch zawodników, więc to jest formacja, która jest gotowa na to, jak wyjeżdża nam Maguire, Bogusz jako ten środkowy napastnik, zobaczymy, jak sobie poradzimy tym zestawieniem z Nottingham Forest. Zespołem, który jest w absolutnym gazie. 7 goli w ostatnich 3 spotkaniach, 1 bramka stracona, więc naprawdę wygląda to nieźle, a z nami wygrywają 0-3. Stępiński strzela, proszę bardzo. Mario jest w Championship, fantastycznie. Jakby przyznam szczerze, no ta porażka w żaden sposób mnie nie boli. Wręcz przeciwnie. Jestem troszeczkę niezadowolony, znaczy jestem troszeczkę zadowolony, bo to oznacza, że spadamy w tej lidze troszeczkę. Tak jest, 7 miejsce. I 7 miejsce byłoby dla nas doskonałe, słuchajcie. Ja naprawdę nie chcę myśleć tutaj o tych barażach, bo no strach, wyobraźcie sobie, jakbyśmy my tym składem trafili do Premier League. To przecież i wychodzimy na taki Manchester City, i wychodzimy na taki Arsenal, Chelsea, Tottenham, ba, wychodzimy na takie Leicester. No to przecież to by się skończyło gorzej niż Southampton. Nie, że ja nie wierzę w swoich zawodników, no jakby tylko znamy jednak to, czym dysponujemy. Okej, mamy wyskautowanego tego gościa z Egiptu, mamy też tego gościa, nie wiem po co mi on, ale mamy tutaj raport odnośnie, no właśnie, tych zawodników, którzy nas powinni interesować. To jest jakiś dziwny raport. Mam tego gościa tutaj, a ten z Arsenalu i tak dalej, to chyba jeszcze nie jest to, na co czekam w takim razie. No dobra, tak więc lecimy dalej w tym momencie. Gramy z Preston, następne spotkanie. Damy odpocząć naszym reprezentantom, więc wyjdziemy jeszcze tym zestawieniem z fałszywą dziewiątką i na Preston wystarcza to na remis, strzela Bogusz, więc odnajduje się
na tej pozycji. Więc fajnie, że znalazłem to rozwiązanie. Słuchajcie, bo troszkę bałem się po tym, jak zostaliśmy z tym Maguire'em troszeczkę jedynym, jak to by nie wyglądało. A też z drugiej strony Maguire u nas jest troszeczkę jak Robert Lewandowski w Bayernie, że chłopak jest nie do ruszenia po prostu tutaj. Gościu, który by przyszedł, byłby z automatu jego zmiennikiem, więc nie jestem do końca przekonany, kogo bylibyśmy w stanie ściągnąć na tę pozycję. Więc uważam, że naprawdę jesteśmy w całkiem niezłej sytuacji w tym momencie. Aczkolwiek brak konkurencji też źle może wpływać na samego napastnika, więc ciężko mi jest powiedzieć. Okej, jesteśmy gotowi. Tutaj jedynie za sama Hughesa wejdzie oczywiście Garner. Collins z Gerrardem w tym spotkaniu wystąpią, okej. Lopez Łezka zmieni się z Lauroczym oczywiście tutaj. No i jest dobrze, no i jest spoko. W kolejnym spotkaniu będzie musiał tylko wrócić Collins będzie usiądzie na ławce, bo chciałbym, żeby Bowden jeszcze trochę pograł. Gramy z Borough, oczywiście konferencja prasowa przed tym spotkaniem nas nie interesuje. Te zadania mediowe olewamy w tym sezonie, remisujemy 1-1, strzela znowuż Bogusz. No chłopak naprawdę jest w formie, bym powiedział, całkiem przyjemnej. Dlatego też jeszcze poprawimy tą dyspozycję, spróbujemy przynajmniej. On wskoczy sobie tutaj, no bo jak widzicie jeszcze Collins nie jest gotowy na to, żeby się rozwijać, ale my w takim razie damy możliwość właśnie poprawiania swoich umiejętności Boguszowi, bo wydaje mi się, że jesteśmy w stanie z niego tutaj naprawdę sporo wycisnąć. Więc jeszcze tylko Collins na 7-5, jego wymienimy potem na kogoś innego. No i liczę na tego Bogusza, że on ładnie nam się tutaj porozwija. Tam jeszcze mamy dostępnego tego juniora na SPO, więc jest duża kolejka do tego, żeby rozwijać swoje umiejętności. Szkoda tylko, że jak zwykle będę narzekał na brak tych slotów. Szefowo! Skup się na grze, Markus! Szefowo! Dobra, tak więc to mamy zrobione. Zobaczmy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Kalendarz. Okej, parę spotkań zostało do końca, czyli tutaj jeszcze jest co robić, tak więc wydaje mi się, że to jest naprawdę znakomity moment, żeby zakończyć ten odcinek, ponieważ my jeszcze będziemy te rzeczy robili. Będą jeszcze, myślę, nawet transfery w kolejnym odcinku, mimo że jakby okienko transferowe, no i to jeszcze nie jest ten czas, to po prostu no, szukamy tych bocznych obrońców, więc tam będą raporty, tam będzie wszystko, ale teraz to było na tyle, widzimy się jutro o 6 rano, to był Koza, kanał Koza Stream, na razie, piona!